Pan z wami. I z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała tobie, Panie. Uczniowie opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak poznali Jezusa przy łamaniu chleba. A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich i rzekł do nich: pokój wam. Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha. Lecz On rzekł do nich: czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi, to ja jestem. Dotknijcie mnie i przekonajcie się. Duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że ja mam. Przy tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi. Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia, rzekł do nich: macie tu coś do jedzenia? Oni podali mu kawałek pieczonej ryby. Wziął i spożył przy nich. Potem rzekł do nich: to właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was, gdy byłem jeszcze z wami. Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o mnie w prawie Mojżesza, u proroków i w psalmach. Wtedy oświecił ich umysły, aby rozumieli pisma. I rzekł do nich: tak jest napisane. Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie. W imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jeruzalem. Wy jesteście świadkami tego. Oto słowo Pańskie. Chwała tobie, Chryste. Słowo dzisiaj Pan Jezus i do nas kieruje: pokój wam. Czemu jesteście zmieszani? Czemu wątpliwości budzą się w waszych sercach? Czy i w naszych sercach nie pojawiają się różnego rodzaju niepokoje, wątpliwości, różne trudności, kłopoty? A przecież Pan Jezus jest, zmartwychwstał. Przychodzimy na Eucharystię, jest między nami. I razem z Nim idziemy drogą nawrócenia. Jego imię jest głoszone, nawrócenie, ale też i odpuszczenie grzechów. Odpuszczenie grzechów poprzedza nawrócenie. Słyszeliśmy świętego Piotra w pierwszym czytaniu, mówił właśnie o tym, żeby pokutujcie więc i nawracajcie się, aby grzechy wasze zostały zgładzone. Co to znaczy pokutujcie więc? Pokuta prowadzi do nawrócenia. My tak często, mówiąc o Bożym Miłosierdziu, święto Bożego Miłosierdzia będzie w niedzielę, tak często jakby pomijamy ten aspekt pokutowania, nawrócenia, bardziej koncentrujemy się na tym, że Bóg jest kochający, przebaczający. To prawda, ale i z naszej strony potrzeba przyjąć łaskę nawrócenia, łaskę przebaczenia właśnie poprzez pokutę, poprzez to, że człowiek przychodzi uniżony przed Boga. Sam fakt, że spowiadamy się często na kolanach, jest już jakąś formą pokuty, uniżenia, otwierania naszego serca. Im bardziej jesteśmy szczerzy przed Bogiem, tym bardziej może nas to też boleć, bo musimy się przyznać, jak bardzo jesteśmy grzeszni, słabi, bardzo potrzebujemy uzdrowienia, uwolnienia. To też jest forma pokuty. Pokuta często była słowem, które używała Matka Boża Fatimie. Mówiła do dzieci fatimskich, żeby czynić pokutę, odmawiać różaniec. Módlcie się, ale też pokutujcie. Pokuta, pokuta, cały czas to słowo było powtarzane. I słowo pokuta nam często też jakoś źle się kojarzy, bo z czymś takim smutnym, co można tak
Niektórzy pokutę odprawiają tak, bo muszą, ale pokuta jest w pewnym sensie taką pracą nad sercem człowieka, które gdzieś tam przylgnęło do tego, co Bogu się nie podoba. Pokuta to jest związana często z ascezą. Asceza, askezin, takie słowo greckie, oznacza odcinanie tego, co, jak to na przykład robi rzeźbiarz, kiedy ma bezkształtną bryłę, na przykład marmuru, musi odciąć to, co jest niepotrzebne, żeby został piękny kształt kogoś, kogo wyrzeźbił. A wzorzec nasz to Jezus Chrystus, my chcemy do Niego się upodobnić. A więc pokuta to jest pewnego rodzaju odcinanie od siebie tego, co Bóg nie chce, żebyśmy mieli teraz i wieczności. Tego nie powinniśmy zabierać wieczności. Przede wszystkim tym, co nie nadaje się do domu Ojca, to jest na przykład brak przebaczenia, na przykład pewnego rodzaju złość, nienawiść, szukanie zemsty, jakaś taka forma niechęci do drugiego. To się nie nadaje. Co nadaje się za to do nieba? Nadaje się miłość, nadaje się to, co się Bogu podoba, po prostu co Bogu jest miłe. A więc też nadaje się nasza postawa dziękczynienia, kiedy dziękujemy Bogu. Ten uzdrowiony, ten, który go uzdrowił, Piotr, to on dziękował Bogu skacząc, wielbił Boga, skakał z radości, bo mógł chodzić i dawał świadectwo. To była forma właśnie przygotowywania się do przejścia na drugą stronę życia, do wieczności, do nieba. My, jako świadkowie Chrystusa Zmartwychwstałego, jesteśmy powołani do tego, żeby też innym o tym mówić, że jest ktoś, kto otworzył nam bramy nieba. Jest to bardzo ważna, najważniejsza wiadomość dla wszystkich ludzi na całym świecie. Nieżyjący już papież Benedykt, jak jeszcze nie był papieżem, napisał taki dokument w 2000 roku Dominus Jezus, kiedy odbierał doktorat honoris causa we Wrocławiu, to powiedział, że Jezus Chrystus nie jest wynalazkiem chrześcijaństwa. To myśmy sobie go nie wymyślili. To jest wolny i niezasłużony dar Boga Ojca dla wszystkich ludzi na całym świecie. I my chcemy tym innym ludziom powiedzieć, że naszym Panem jest Jezus. On zwyciężył śmierć, On zwyciężył szatana, piekło, otwiera nam drogę do nieba i to jest najważniejsza wiadomość dla wszystkich ludzi na ziemi. Chcemy tę wiadomość nieść, bo pojawił się taki nurt dialogu międzyreligijnym, żeby nie drażnić wyznawców innych religii, to nie mówmy o Panu Jezusie. Mówmy o ogólnych takich ideach jak dobro, piękno, miłosierdzie, ale nie mówmy imię Jezus, bo to będzie nietolerancyjne. I tu papież Benedykt, wtedy jeszcze szef Kongregacji Nauki Wiary, przypomniał, że nie można prowadzić dialogu kosztem Jezusa Chrystusa. Wtedy tracimy naszą tożsamość. Nie jesteśmy świadkami Chrystusa, jak się do Niego nie przyznajemy. Wtedy można powiedzieć, że sprzedajemy, wypieramy się Pana Jezusa na rzecz, w cudzysłowie, świętego spokoju, żeby inni się nie denerwowali. I wtedy właśnie Józef Ratzinger przypomniał, że pojawił się jakiś dziwny dogmat, który nie jest dogmatem. Dogmat, który można nazwać dialog za wszelką cenę, nawet za cenę Jezusa Chrystusa. I taki dialog jest grzechem. Taki dialog trzeba powstrzymać, bo on nie prowadzi do niczego dobrego. Innych nie prowadzi do zbawienia, bo nie prowadzi do Chrystusa. Dialog, który jest dawaniem świadectwa o Chrystusie, ma sens, ale dialog, który nie ma Chrystusa, nie ma sensu. Nie daje pokoju i nie daje dobrych owoców. Zobaczmy, że ci apostołowie, którzy się zebrali i zaczęli rozmawiać o Jezusie Chrystusie, to Jezus Chrystus do nich się przybliżył i objawił im tajemnice zawarte w Piśmie Świętym. Już w prawie mojżeszowym, proroków, w psalmach oświecił ich umysły, aby rozumieli pisma.
wtedy, kiedy rozmawiamy o Jezusie Chrystusie. I dobrze jest też rozmawiać w domach, między sobą. Jeżeli rozmawiamy między sobą w takich codzienności o Jezusie Chrystusie, nie wstydzimy się Go, to dostajemy też światło. Pan Jezus towarzyszy tym, którzy w Jego imię się zbierają. Gdzie dwóch albo trzech w imię moje zbierze się, tam ja jestem pośród nich. I dzisiaj na Eucharystii też nie tylko jest obecny w tym swoim słowie, ale przede wszystkim przychodzi na ołtarz, przychodzi po to, żeby się w nas wcielić, żeby Jego ciało, którym my jesteśmy, było żywe i było prawdziwe, żebyśmy dawali prawdziwe o Nim świadectwo swoim życiem, swoimi słowami, ale żeby to było rzeczywiście prawdziwe, wymaga nieustannie korekty, a więc pokutowania i codziennego nawracania się.